Han to ostatni Jinchuriki w mojej serii o postaciach z uniwersum Naruto. Jeśli chcecie się o nim dowiedzieć więcej, to zapraszam do oglądania. Od tego odcinka wprowadzam przedstawienie według mnie najśmieszniejszych lub najciekawszych komentarzy pod poprzednimi ciekawostkami. Zapraszam! Tak jak w innych przypadkach, tak i tutaj tradycją było, aby Jinchuriki był wybierany pośród rodziny Kage własnej wioski, więc prawdopodobnym jest, że Han był powiązany z jednym z Tsuchi Kage. Han jest prawdopodobnie jednym z Jinchuriki, który został schwytany przed Garą. Tej ciekawostki niektórzy nienawidzą, a niektórzy wręcz przeciwnie, więc przedstawiam, że urodził się 10 maja, miał grupę krwi B, ważył aż 115 kg i mierzył 228 cm. Han nosi pancerz pary, który obejmuje całe jego ciało. Pancerz ten posiada na plecach piec, w którym jest produkowana para. Dzięki pancerzowi, o którym mowa w poprzedniej ciekawostce, mógł on wytworzyć w nim większe ciśnienie, które powodowało, że jego siła i szybkość rosła. Nie licząc Naruto, który posiadał wszystkie bestie, Han był jedną z dwóch osób, które potrafiły używać uwolnienia wrzątku. Drugą osobą była Mei Terumi. Miał przyzwyczajenie, które było bardzo podobne do przyzwyczajenia Itachiego, a konkretnie to, że jego ręka była zazwyczaj schowana w kimonie. Prawdopodobnie oznacza to pewność siebie. Nie wiemy, jaki miał stosunek do swojej wioski, jednakże możemy założyć, że uczestniczył w jej życiu, ponieważ posiadał on opaskę Iwagakure. Nie miał okazji pokazać wielu jutsu, więc możemy być prawie pewni, że jego techniki opierały się na walce wręcz. Przez swoją aparycję w porównaniu z innymi Jinchuriki wyglądał jak gigant. Był najwyższy, jego zbroja wyglądała na ciężką, był z Iwagakure, który automatycznie kojarzy się z wytrzymałością. Jedynie Killer Bee z wyglądu jest blisko Hana. To już by było na tyle w tych ciekawostkach, nie zapomnijcie zostawić komentarza z propozycją postaci na kolejny filmik. Trzymajcie się, na razie, cześć!